Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Life is Strange True Colors. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj nieco eksplorację Haven, a na samym jego końcu pogadaliśmy z Riley i jak się okazało, to Mac chce wyjechać z Haven i chciał, żeby ona z nim pojechała. W sumie możemy teraz ją sprawdzić, nową jakąś emocję? If he's innocent, why is he acting like this? Sorry, Riley. I don't think he's innocent. Okej, chyba mamy to samo, bo myśmy się na bazie tego dowiedzieli i tam odblokowaliśmy sobie dodatkową opcję dialogową. Co ciekawe, mamy jakieś graffiti. Całkiem dla nas teraz odpowiednie. Simple but effective. No, zdecydowanie. Jeszcze się rozejrzyjmy tutaj. O! I know what this means. Somewhere there's a dog I need to pet. Pytanie, dam radę tędy przejść? Nie. Gra mnie blokuje, okej. No dobra, jeszcze się rozejrzyjmy tutaj na tych tyłach, zanim pójdziemy spotkać się bodajże z... Gdzie tu są nasze cele aktualne? Boże, jak ona się nazywała? Dziewczyna Gabe'a. Nie pamiętam, ale w tym dispensary się mamy z nią spotkać. Też oczywiście do Steph mamy pójść do sklepu, także też zrobimy. A głównym celem jest kwiaciarnia. Dobra, zobaczmy. Jakieś nowe rzeczy... Nowe przygody dla Haven. No spoko. Jakieś Julia, nie znamy jej. Okej. Okay. Ciekawe, czemu chce diemy tylko. No dobra, otwórzmy to, zobaczmy. What could be back there? Nie wiem, ale otwórzmy. Damn. Maybe there's something around here I can use to get it open. No, gra nam bardzo sugestywnie daje grabber toya. Spróbujmy. W takim razie. Czy to jest taka ręka? Tak. Znaczy no ręka. Dinozaur, ale można tym coś złapać. No właśnie. I've broken into places for less. O właśnie, naczuję klamkę. Trzeba tutaj tylko uchylić. Miejmy nadzieję, że coś fajnego otrzymamy za tą moją eksplorację, taką dokładną. Dobra. I się rozejrzyjmy. Czy jakiś artefakt? Nie. Okej, okay, to na co mi to było? Yee. And I cannot stress this enough. Ha. Okej, okay, no chyba... Chyba nic tu nie ma. Nie wiem, być może później gdzieś coś z jakiegoś questa nam się tutaj odblokuje, bo póki co to mamy tylko ten wagon wheel. I nic poza tym. Też tutaj żadnych rzeczy nie ma. Jeszcze się rozejrzyjmy, ale nie widać. To nie wiem, po co myśmy się tutaj mieli dostać. Dobra, jeszcze zobaczmy, tutaj coś mamy. O! Ups, komuś się stipauzowało. No cóż. Somehow, even after everything, I never had to live on the street. I hope this person's all right. To ta pani od ptaka tam nam się stipauzowała, no cóż. Zdarza się. Wyszedł patch do tej gry, który miał tam trochę poprawić wydajność i glitche graficzne. Także miejmy nadzieję, że tych glitchy graficznych właśnie już nie będzie, bo one strasznie denerwowały. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Dobra, to chodźmy wpierw do Charlotte, bo to jest już tutaj. Nie pamiętam, gdzie jest generalnie sklep... gdzie jest sklep Steph, ale on jest gdzieś pewnie dalej. Także chodźmy do dispensary, zaczniemy od tego. Halo? Oh, sorry. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Alex, yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. No dobra, dzięki Diane. Trochę przypadkowe spotkanie, ale okej. No dobra, chodźmy tutaj do Charlotte. Tak ona się nazywała, teraz mi to gra przypomniała. Generalnie. No i zobaczymy. Ciekawe, czy te loadingi poprawili. Ten błąd z loadingiem. Chyba tak. Spoko, bardzo dobrze. No i mamy, widzę, sporo fajek.
dużo opcji do palenia zioła. Charlotte? Alex, hey. Jed said you wanted to see me. I just wanted to see how you were doing. I've been trying to stay busy mostly. Yeah, distractions help. How about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. He does seem distant. He practically just lost a father. But he's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. He's a pretty insightful kid. He knows how much you're hurting, even when you try to hide it from him. Instead of trying to be strong, maybe the best thing you can do is show him that it's okay to hurt. That's really helpful, Alex. Thank you. Nie ma problemu, to tylko nasza manipulacja emocjonalna. I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death is Gabe. What is this? An affidavit from Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges. In exchange for a payment. A big one. That's so shady. Why would they be offering you money if they didn't do anything wrong? They say it's an offer of good faith. But you're right. He's dead because of them. And I'd be letting them off. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... What would you do? Do you think it would be a betrayal of Gabe? Bierzemy kasę dla Ethana, czy odrzucamy ofertę? Nie no, odrzucamy ofertę, jakby Typhon musi za to odpowiedzieć. To ostatecznie ich pracownik i tak dalej. No, jest odpowiedzialny za ten wybuch, także ja bym odrzucił tą ofertę, bo to jest za bardzo podejrzane i oni nie mogą z tym uciec, wiecie, wielkie korpo, które po prostu rzuci kasą i zapomni o sprawie, nie? I don't think you should sign it. I'm sorry, I know it's hard. But you can't let Typhon buy you off. Gabe made that call. And I'm gonna prove it. I need some time. Thanks for being honest. If they're willing to pay Charlotte to keep quiet, they're definitely hiding something. I really appreciate you stopping by. Feel free to take a look around if you want. Yeah, okay. Na pewnie z wielką chęcią to zrobię. Glass pipes are so cool. They're like works of art that can also get you high. I'm gonna figure out why Mac's lying. Dobra, rozejrzyjmy się po tym miejscu, zaraz popatrzymy mocą. Wonder what it's like to have I do my drugs out of a glass sculpture type of money. And he did it all with one rusty saw and a bottle of gin. Impressive. Tam jeszcze jakiś bong. Probably cost more than my bus ticket. Dobra, jeszcze zobaczmy jej emocje. Of course, she's right. But I could really use that money. We can't give in, no matter how hard it is. Zaraz spróbuję z tobą pogadać. Wpierw jeszcze się tylko rozejrzyjmy. Sweet logo. Bet Charlotte designed it herself.
No zdecydowanie. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy mocą przypadkiem nie ma tutaj jakiegoś wspomnienia. Ale póki co, tak tutaj na pierwszy rzut oka nie widać. Przejdźmy jeszcze tutaj w drugą część sklepu. Też być może coś tutaj jest. Chisel? A, te, dłutko. Charlotte's dedication to her art is so inspiring. Marijuana tea. There's nothing quite like a cup of weed on a cold day. No, zdecydowanie. These bougie dispensaries are gonna put all the creepy dudes named Gene out of business. O, i proszę, mamy jakieś żelki z marihuą, z którą jest związane jakieś wspomnienie. Także zobaczmy sobie, w sumie najpierw wspomnienie może. Man, these things better do the trick. I'm averaging like 3 hours a night. Pro tip? Insomnia doesn't usually come from nowhere, and THC is way better at treating it when you're also tackling the underlying cause. Any idea what's keeping you up? To ciekawe. Gabe cierpiał na bezsenność i tutaj dawała mu Charlotte THC, żeby pomóc mu w spaniu. No mogę powiedzieć z doświadczenia, że zdecydowanie po ziole chce się spać, mi się bardzo dobrze po nim śpi, także no coś to na pewno daje, ale tak jak tutaj było powiedziane, no trzeba też leczyć przyczynę tej bezsenności, a nie tylko doraźnie się ten nawdychać właśnie marychy. I hope these helped a little, Gabe. No ja również. Dobra, chyba nic tutaj już więcej nie ma. Moglibyśmy się jeszcze popatrzeć, mam jakiś mural. And which part of the brain is responsible for the crazy glowy feelies? Dobre pytanie. U, tu jeszcze coś mamy. When did you start needing a PhD to smoke pot? Okej, okay, jakieś różne te rodzaje indyka. Nie pamiętam, które to sativa i indyka to jest jedno, to jest żeńskie, drugie to jest męskie, te szyszki, ale które są, które to nie wiem. Haven? Believe it or not, Gabe named that one. Oh, I believe it. Nice. It blows my mind that Charlotte's been running the dispensary this whole time. I couldn't even leave the apartment. No dobra, to ciekawe. God, put some clothes on. Mary Jane, okej. Okay. Tu jeszcze jakiś kaktus. No dobra, już nie będę na to wszystko patrzeć, bo dużo tego strasznie jest. A nie wiem, czy to jest aż tak ciekawe. Czy mogę się z tobą pogadać? I'm always here for you, if you need anything. Thanks. Back at you. No dobra, na razie nic od ciebie nie potrzebuję, także po prostu spadamy stąd, idziemy do Steph. Znaleźliśmy wspomnienie, także tu już raczej nic więcej nie ma. A zresztą i tak mogę tu chyba dowolnie wchodzić i wychodzić, kiedy chcę. Jakby teraz mi się magicznie nie zablokuje wejście z powrotem tam. Będę mógł tu wejść w dowolnym momencie tak naprawdę. Tylko oczywiście gra się będzie musiała przeczytywać i to takie trochę jest słabe, ale cóż. Okej. Okay. Okej, okay, ta Diane się trochę podejrzana robi. Okej, i Diane nam zniknęła, nie? Tak, ale mamy tych gości tutaj. Coś mi... No dobra, ale chyba nic więcej tutaj nie dostanę. How would I know that? Fuck, now I'm on Diane's shit list. Thanks, Diane. O, dobra, czyli Diane tutaj widzę chodzi po ludziach i mówi, żeby nie rozpowiadali o wypadku. Dobra, to jest podejrzane. Będziemy musieli ją przyszpilić, jeżeli gdzieś będzie okazja. Generalnie. Nie wiem, jak łatwo taką okazję będzie znaleźć, ale... Ale cóż, dobra, chodźmy dalej. It's not your fault. But I was really looking forward to climbing Teller's Peak. I think the trails... Why should one accident close all the trails? What a wasted vacation. Yes. We're all suffering here. No dobra, czyli tutaj jakaś para była na hajku, ale zamknęli im ścieżki przez wypadek. Niestety. No dobra. I love this song. Finally, cancel AAA membership. No, I said cancel. Cancel! Not transfer, cancel! Yikes. Okej, to była silna. To była
silna bardzo emocja. No dobra. Gdzie jest w ogóle ten store? No i mam, dobra, tu jest kwieciarnia, a gdzie jest record store? Do people just not want ice cream anymore? I looked over the budget. If we only open 3 days a week, we'll be able to scrape by. Is that it? Are we always just going to scrape by? Things will get better. I have to keep up a brave face for Angela. She loves our store so much. He must be exhausted. Oh, I was right, huh? Out of those words. We're losing our business. But it's like everything's a joke to him. She must feel so alone. Hope they figure it out. Dobra, i tak musimy znaleźć record store. From Mac now. Sightsee later. Dobra, czyli tam też nie pójdę. W takim razie. Mówię, nie wiem gdzie jest sklep Steph. Tam też nie mogę chyba przejść, gra mi nie pozwala, tak? Still haven't found Mac. Jed suggested I check the flower shop. How's your progress in Moondrop Ranch? Did you buy your chicken coop? No, I couldn't. I spent too much money romancing the lumberjack. I can't believe. Okej, o jakiejś grze gadają, jakieś romansowanie Dyrwala, okej, okay, co najmniej ciekawie. Coś tutaj ciekawego mamy? Nie. Dobra, no tu jest kwieciarnia, ale gdzie był record store? Gdzieś zaraz za kwieciarnią chyba, nie? Czyli chyba musimy pobiec w tą stronę. I on będzie gdzieś tutaj. Generalnie. Tylko jakoś jest słabo chyba oznaczony. Bo tu jest dispensary. Generalnie. To gdzieś było po tej stronie, nie? Kurde. Czy jestem jakiś głupi? Gdzie był sklep Steph? Tu jest General Store. Tu jest jakaś ta... I tu już jesteśmy w parku. No, czyli nie, dobra, na pewno nie z tej strony. Tutaj? To jakiś sklep rowerowy. Dobre pytanie. Gdzie jest ten Record Store? Ja nie pamiętam, żebyśmy przechodzili do niej. O, jest Records, dobra. Proszę. Steph asked me to pop by the record store if I had time. No oczywiście, dla Steph zawsze mamy czas, także wejdźmy. Steph asked me to swing by. She's got to be around here somewhere. No dobra, to szukamy Steph. Gabe was hoping I'd get back into playing. Maybe I will. Private mining interests will put their bottom lines before your family's health. You don't say. No nie. Helpful. No, ona pewnie jest tam w budce, oczywiście. Mam też co ciekawe jakiegoś klienta, tak sobie po prostu tutaj przeglądającego rzeczy. W sumie możemy go od razu zobaczyć. How could Chrissy leave me? After everything we've been through together. It's hard to beat breakup music. But maybe I can find something around here to cheer him up. O, musimy coś dla niego znaleźć, jakąś muzę, breakup music. Coś, żeby mu pomóc, za to jest na pewno achievka. Także trzeba będzie zobaczyć, ale rozejrzyjmy się jeszcze tutaj, czy przypadkiem nie mamy tego. O, możemy znowu dotknąć? Maybe I'll get to hear her play sometime. O, nie mogę jeszcze raz dotknąć. Chcę igrać ze śmiercią jeszcze raz. Still going. Dobra, znaliśmy coś dla tego gościa, tylko pytanie co? The breakup section, huh? That's rough, buddy. Dobre pytanie, też w ogóle coś to jeszcze z emocjami związane? Na pewno jest Steph, którą możemy oczywiście ten gdzieś za chwilę z nią pogadać, zawołać. I can't believe he ordered that record. Fuck. Okej, to jest podświetlenie z tego. Dobra, pytanie co dla tego gościa mogę. Czy gra mi coś podpowie tak bez tego? Bez tego trybu mocy? Ninth Warden's cool, but not as cool as Thaynor. Wait, Chrissy? She's a dog? O, dobra, on psa stracił. O kurczę. New dialogue unlocked.
O, to mogę z gościem chyba pogadać, nie? Hey, you posted about a lost dog, right? I think they have her over at Todd's Hardware. Are you serious? Thank you so much. I'll call them right now. O, proszę, pomogliśmy mu. Super. Dobrze się rozejrzałem jeszcze. Calling about the lost dog. Chrissy? Is she okay? Oh, thank God. Is she there now? Oh, awesome. Yes. Thank you so much. Can I pick her up today? No sweat. Take your time. I'll wait. No dobra, spoko. Znalazł się piesek. Gdzieś tu w ogóle jeszcze ten kot miał, czy... Gdzie ona jest? Tutaj, Valkyria. Cześć. Val, I just wanna be friends. Ale gówniana gra. Minus jeden do oceny. Nie da się pogłaskać Valkyrii. Co jest? Oszukują. Thanks again. Me and Chrissy owe you one. You bet. No dobra, to co? Chodźmy w takim razie do Steph. Się dobijmy. I'm glad Gabe convinced her to stay. Jeszcze tak. Czy na pewno nie ma tutaj nic, co byśmy mogli mocą sprawdzić? No chyba nie. Dobra, wejdźmy do Steph w takim razie. A jak ja ją mogę stamtąd wyciągnąć? A, knock knock, okej. Okay. Halo, knock knock? Hey, I'm glad you stopped by. I've only got a sec, but... Have you talked to Ethan at all? Talked is maybe too strong a word. I tried. He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. Like the one you and Gabe were gonna take him to? Yeah, but designed just for him in Thaenor. He'll love that. Yeah, I'm glad you think so. I need your help, though. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? So, what do you think? Who would the famous monster slayer have the most fun defeating? No dobra, mamy ciekawe propozycje. Mamy tutaj coś zdecydowanie na bazie dzikiego gonu. Generalnie, szczególnie ten rysunek po lewej. No dobra. Myślę, że ten Stormrider, no bardziej mi się podoba. Stormrider looks like a worthy opponent. He gets my vote. All right then. Oh, I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. No dobra, to chodźmy to zrobić. Hey, Haven listeners, that was Phone Tap with their new single, Elephant in the Room. We've got a sweet block of indie rock coming down the pike, but first, a few announcements. The Spring Festival is just around the corner, sponsored by Typhon Mining Company. Admission is free this year, so bring your friends, bring your family. Hell, bring your ex. I'm sure it'll be different this time. Okej, dobra, tyle było z zapowiedzi Steph. Chodźmy w takim razie to ogarnąć. Okej, mamy komiks. Generalnie. Widzę, jakiś nowy. Spoko. Comp book, zobaczmy. Oh. Looks like Steph wants me to do more than just make some decisions. She wants me to play a bard. Będziemy bardem pół elfem, pół elfką. No dobra, spoko. Ej, to bardzo dla mnie postać. Ja bym mógł zagrać przede wszystkim pół elfem. Lubię pół elfów. Bardem, trochę mniej, bardziej mag, ale okej. Mamy, okej, mamy pierwszy oczywiście level, nie mamy imienia. Raczej bym wziął Healing Serenade, będziemy byli w takim typowym supportem. I jak poznaliśmy Thayanora, nie wiem. Dobre pytanie. Let's start with my name. Dobra, Alwyn Aleksandra Alto. Elwyn. How about a throwback to Ethan's old buddy? Ability time. Distortion field sounds fun, but healing serenade could really come in handy. Jak mówiłem, bardziej idziemy tutaj w support w healera.
Tak, żebyśmy sobie Helix Serenade. Bardzo mi się podoba jednak ten Deck Nine w Before the Storm zrobili D&D, prawdziwą sesję normalną, a teraz też coś w tym stylu, tylko że LARP, tak? Niekoniecznie sesja RPG. No jak mówię, Helix Serenade sobie weźmiemy. Healing Serenade it is. How did I meet Thaynor? No dobra, niech będzie śmieszna historia. Trochę z jajem nie zaszkodzi. A wolf and an ogre walk into a bar. Oh god. This LARP thing just might work. No dobra, to jak rozumiem tyle jeśli chodzi o to. Mamy się już udać tak naprawdę do sklepu. Jestem ciekaw, czy jeszcze gdzieś jakieś rzeczy są do zrobienia. No raczej tutaj nic nie mamy jeśli chodzi o moc. Także wydaje mi się, że możemy stąd spadać. W takim rozrachunku i co? Idziemy jeszcze do kwaciarni i skonfrontować się z Makiem. Przynajmniej spróbujemy. Tam też dzięki Riley odblokowaliśmy nową opcję. Wiemy o tym, że on chce opuścić Haven, także być może uda nam się go trochę przycisnąć i dowiedzieć się, dlaczego chce opuścić Haven, bo no, dziwnie to wygląda, bardzo, bardzo dziwnie, no ale za chwilę zobaczymy. Poczekajmy, aż nam tutaj gra nas wyrzuci z powrotem na otwarty teren, proszę bardzo. Still need to check the flower shop for Mac. Dobra, ktoś tam do nas napisał, Steph. Okej, okay, no oczywiście. Oczywiście, że będzie to, miejmy nadzieję, Ethan lubił generalnie, także dobra, spoko, to zrobione. To co, idziemy w takim razie, tylko już teraz nie pamiętam gdzie, tam jest kwieciarnia chyba, nie, w tą stronę. To chodźmy w takim razie do niej, proszę bardzo. Już tutaj się po okolicy rozejrzałem, także myślę, że tutaj nic więcej nowego nie ma, także wejdźmy po prostu i zobaczmy, jak coś to już achievementy będę robić później, jeżeli czegoś nie zbiorę. A chciałbym jeszcze tego Maka w tym odcinku ogarnąć jednak. Miejmy nadzieję, że uda się z nim skonfrontować. A jeżeli nie, no to wpierw jeszcze tutaj się rozejrzymy, a z Makiem w kolejnym odcinku pogadamy, zobaczymy. Mam Eleonor. Eleanor? Oh! Sorry. No need to apologize. How are you, dear? Oh. I'm, still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now, what was I? No dobra, coś jest z nią nie tak. She looks terrified. I can't leave her like this. Okej, mam naszego cool gnoma z poprzedniego epizodu. Rozejrzyjmy się wpierw, ale za chwilę postaramy się jej pomóc. That guy is still bad to the gnome. What's that? Oh, nothing. Just something funny Gabe said. That boy and his jokes. I should get an emotional support dog, but like, for other people. Dobra, o tutaj też mam jakieś wspomnienie, proszę, zobaczmy. What do you want? You want to make fun of me too, like those other jock assholes? What? No. You made a sick killer robot and won a fucking contest, that's... First of all, we got third place, and anyway, he's not a robot. Technically, he's... Ugh, God,
Way to take the bait, Rye. You know what? Fuck those pricks. You rule. And I would really like to see your robot. If you want to show me. Proszę, mamy historię, jak się poznali z Riley. Okej. Okay. Damn it, Mac. I'm trying really hard to hate you right now. Oh god. They're multiplying. No, zdecydowanie. Dobra, jeszcze się rozejrzyjmy, bo nadal nie dostałem achievementa za wszystkie rzeczy, za wszystkie memory w tym epizodzie, także podejrzewam, że jeszcze mogę się gdzieś tutaj rozejrzeć trochę. Być może coś jeszcze znaleźć, to tylko lampka z komputera. Eleonor, mnóstwo notatek, orchidea, family photo. Czy mi się wydaje, czy tam było... Nie, dobra, wydawało mi się przez chwilę, że tam było tło z zdjęć, jak w Life is Strange 1. Dobra, no to co, użyjmy mocy na Eleonor i zobaczmy, postarajmy się jej pomóc. Figure out why she's afraid. To dziś w ogóle było pokazywane przed premierą, z tego co kojarzę, ale dobra. How does she hide all of this? No nic, dobra. Rozejrzyjmy się, coś nam tutaj gra teraz powinna pokazywać. Chyba nie muszę też trzymać tego przycisku od mocy, wydaje mi się. Tutaj nic za bardzo nie ma, chociaż dobra, czekajcie, możemy przy kasie coś chyba zobaczyć. A i tutaj. The doctor said I had more time, but everything is becoming so out of order. Okej, jakaś demencja musi dopadać generalnie. All my memories are fading. I feel broken. No, zdecydowanie. Dobra, jeszcze zobaczmy, może coś na zapleczu. Być może znajdziemy. Tak, zdecydowanie. Proszę bardzo. If Riley finds out, she can't find out. Okej, w ogóle Riley to jest chyba jej córka. No to wychodzi. Ja tych połączeń między tymi mieszkańcami Haven do końca nie znam. Ale ona bardzo nie chce, żeby się dowiedziała Riley o tym, że ona ma jakieś problemy z pamięcią. Thank you, dear. We'll get started on it right away. Just come by with the check whenever you're free. No dobra, ale jeszcze mi nic tutaj Max nie podsumowała tego. Znaczy Max, Alex, sorry, będę czasami się pewnie pieprzył. Czyli to chyba jeszcze nie wszystko, co mogłem tutaj zbadać. Chyba. Nie jestem pewien. Znaczy nie do końca, bo tutaj taka ta poświata fioletowa, ta emocja jest na fioletowo i tak nie do końca wszystko tutaj widać. No dobra, ale chyba... Chyba to tyle, no nic sobie więcej nie widzę. How does she hide all of this? Dobra, czyli jeszcze gra mi nie daje opcji, żeby z nią porozmawiać, postarać się jej pomóc. Czyli coś musiałem pominąć. Tylko nie za bardzo wiem co. No bo tego wszystkiego już poużywałem. Tutaj nic nie widać. Tutaj przejść nie mogę, nie. Tam też wszystkiego użyłem. Come on. Serio? Co jeszcze? No i na razie się rozejrzę tutaj bez mocy. O, dobra, okej. Okay. Jeszcze tutaj szyld na wejściu. If they know about my condition, they'll make me close this place. Holy shit. O, zaczynają się jeszcze większe wiksy z mocy, widzę. No dobra. To ciekawe. No to już się wszystko musi dziać w głowie Alex. Ewentualnie w głowie
w głowie Eleanor, tak do spóły powiedzmy. It's not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? To jest bardzo dobre pytanie, ale na to pytanie postaramy się znaleźć odpowiedź w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.